zahaosować takie wejście w naszym języku dziedzinowym. Niestety znowu nie mam czasu, żeby to do końca pokazać. Także możemy już kompilować naszą gramatykę, możemy używać parsera. Jedna właśnie uwaga, w ogóle nie musimy pisać własnych parserów, czyli my tylko definiujemy po prostu reguły dla naszego języka, natomiast parser jest stworzony automatycznie, on jest zapisywany właśnie w tym obrazie tej gramatyki. W sumie konkretnie ta fabryka dla parserów od ostatniego wydania. Czyli my w ogóle się tym nie przejmujemy. Dzięki temu tworzenie języków stanie się dużo prostsze. Oczywiście nie musimy pisać takich języków jakichś bardzo uniwersalnych, tak jak C-Sharp czy Java, tylko chodzi o takie języki dziedzinowe, które są w sumie dużo prostsze. Natomiast one nam pozwalają często, gdyby skrócić nie na zapis, które byśmy na przykład długo opisywali w C-Sharpie, czy na przykład nawet w XML-u. No i również jest już fajna sprawa z interfejsem iGraphBuilder, pozwala nam budować własne GraphBuildery, które będą budować inny niż domyślny graf obiektów na wyjściu. Czyli na przykład z naszych klas dotnetowych. Niestety w szczegóły nie możemy wchodzić. No i teraz właśnie zrobimy sobie króciutkie demo na temat języka dziedzinowego, który właśnie będzie nam pozwalał opisywać formatkę, którą pokazywałem w pierwszym przykładzie. Tak, więc tutaj mamy narzędzie właśnie znowu IntelliPad. Wczytujemy sobie do niego, oczywiście możemy tam pisać ten plik gramatyki, tylko tak jak mówię, nie mamy czasu, żeby to wszystko pokazywać. Także mamy w sumie zasadnicze trzy wyjście. W tym momencie IntelliPad działa nam w trybie tak zwanego dynamicznego parsingu. W sumie to musimy wtedy uruchomić IntelliPada z tak zwaną edycją z przykładami, się to tak nazywa. Czyli co my tutaj widzimy? Widzimy na wyjściu opis w naszym języku dziedzinowym formatki. Tym razem jest to inna formatka z innymi polami, z inną nazwą. Tutaj widzimy nasz język dziedzinowy. Właśnie tutaj są dla niego różne reguły. A teraz na wyjściu powstaje nam strukturalne wyjście, które w sumie bardzo przypomina mGrapha w języku M. No są tam obecne bardzo nieznaczne różnice, także trzeba poprawić, żeby to kompilator M skompilował. Tak, przyjrzyjmy się jeszcze na chwilkę temu językowi. Widzimy bardzo wiele różnych fajnych konstrukcji, na przykład konstrukcję, tak zwaną regułę parametryzowaną. Widzimy również użycie operatora values of. O, tu widzimy te produkcje właśnie, czyli co z czego ma powstawać. Jakieś takie typy prostsze, czy wreszcie słowa kluczowe, które powodują podświetlanie odpowiednich wyrazów. Tak, tutaj jeszcze raz możemy się przyjrzeć naszemu wejściu, czyli widzimy, że to, co w M zajmowało kilkanaście linii, jeszcze kilkadziesiąt, to mamy tylko w kilku linijkach opisany formularz. I na wyjściu postać strukturalną, jeszcze raz przypominam. Teraz sobie zobaczymy, że to wszystko się nam wykonuje cały czas interaktywnie, czyli jeżeli teraz coś zmienię, powiedzmy, na wejściu, to automatycznie zmieni się nam tutaj wyjście. Tak, przeładowało się nam już. Aha, jeszcze jedna w sumie uwaga. Za chwilkę sobie zobaczymy, jak będę modyfikował gramatykę. O, tu właśnie modyfikuję nazwy, które otrzymujemy na wyjściu. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że nasze wyjście wcale nie musi być zgodne z żadnym modelem. Czyli po prostu możemy dawać dowolne wyjście. Natomiast oczywiście bardzo często jest wskazane, żeby nasze wyjście pokrywało się z jakimś modelem w M. Czyli w tym momencie otrzymaliśmy rzecz, która w ogóle nie odpowiada na modelowi, bo jest nazwa pola name y. Takiego pola w naszym modelu nie ma. Tak, teraz sobie skompilujemy naszą gramatykę. Właśnie za pośrednictwem kompilatora MG. I otrzymamy obraz gramatyki, który w sumie zawiera w sobie definicję na przykład właśnie dla parsera, która się automatycznie generuje. I tutaj właśnie widzimy ten obraz tutaj. Następnie sobie dokonujemy parsingu naszego wejścia, który widzieliśmy w IntelliPadzie.
właśnie za pośrednictwem narzędzia MGX. Także widzimy, wskazujemy obraz gramatyki, wejście w języku, ewentualnie mówię, jaki ma być nazwa modułu w wygenerowanym wyjściu. Tu jeszcze poprawiam właśnie to wyjście, żeby odpowiadało dokładnie mgrafowi w języku M. Możecie sobie zobaczyć, co tam robię. Ogólnie dodaję znaki równości w pewnych przypadkach. I otrzymaliśmy dokładnie właśnie wyjście w języku M w tym momencie. Możemy sobie otworzyć to w IntelliPadzie. No i na tym poprzestaniemy, bo nasz czas nagli. Także ogólnie mamy właśnie, czyli de facto, co żeśmy zrobili? Przekształciliśmy nasz język, nasze wejście w języku dziedzinowym na opis w języku M, na opis strukturalny. Czyli widzimy, możemy dokonać bardzo łatwo parsingu i bardzo łatwo definiować języki dziedzinowe. No i oczywiście, jak już mamy ten opis w M, to możemy go sobie kompilować, wrzucać do repozytorium i ostatecznie nasz runtime by wczytał to, co powstało w sumie z naszego języka dziedzinowego, który jest z naszego opisu formatki, który dosłownie zawierał tylko kilka linijek. Także widzimy, możemy z kilku linijek otrzymywać gotowe formatki. I teraz sobie, myślę, przejdziemy do bardzo ciekawego zagadnienia, jakim jest kwadrant. Czyli modelowanie wizualne. To narzędzie nie jest dostępne obecnie do ściągnięcia w internecie. Było jedynie pokazywane publicznie na konferencji PDC. Ogólnie do czego ma nam służyć kwadrant? Kwadrant ma nam pozwolić dwie rzeczy robić. Definiować instancje dla naszych modeli, ewentualnie je edytować, czyli nie mamy w kwadrancie definiować samych modeli, czyli struktur danych, tylko jedynie ich instancje bądź edytować ich wartości. Oraz możemy również customizować wygląd, widoki dla naszych modeli w tym narzędziu. I ogólnie recepta jest taka, że my sobie najpierw właśnie tworzymy model w M, wrzucamy go do repozytorium i potem nasz kwadrant wczytuje z tego repozytorium te modele i pozwala na nich operować. Taka jedna uwaga, ten build pokazywany na PDC wczytuje tylko przykłady Microsoftu, ale już późniejszym jest trochę lepiej. Co ciekawe, sam kwadrant jest również zbudowany w podejściu Model Driven Development, czyli te wszystkie ribony, te widoki, to wszystko znajduje przełożenie w modelach, które siedzą w repozytorium Oslo. Czyli całe narzędzie jest super konfigurowalne. Może kilka dodatkowych informacji o narzędziu kwadrant. Mianowicie tak, zawiera kilka predefiniowanych designerów, także na przykład prościej sobie stworzymy na przykład proces biznesowy, czy to na przykład serwis w WCF-ie, czy workflow, ewentualnie aplikację rozproszoną, która zawiera te elementy. Każdy